Słuchajcie, witam się z Wami w piątek, dzień tygodnia piątek, 5 lipca, w dniu urodzin mojej psiapsiły. Także kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia siebie. To najważniejsze, także buziaki Ci przesyłam, bo wiem, że możesz oglądać. Słuchajcie, nie będę się dzisiaj dużo rozgadowywać, dlatego że muszę załatwić, słuchajcie, kabel USB, taki, który odnajdzie mi mój sprzęt, moje urządzenie na laptopie. A mam z tym problem. Dlatego potrzebuję zrzucić jakby pewne pliki już z telefonu na laptopa. A niestety nie bardzo mam jak. Pokażę Wam moją dzisiejszą stylizację, pomimo iż idę do pracy, ale chcę też wylecieć jeszcze do TK Maxa, właśnie zobaczyć może za kablem. Moja stylizacja jest taka, krótkie spodenki, stare jak po prostu ja. Stare jak świat, nie wiem, mam je chyba z, nie wiem, z 4-5 lat. Takie ciemne. Mam za to nowe buty. Takie trampole. Kupiłam je, słuchajcie, w CCC. Minus 50%, prawie ze stówki na 50 chyba 4 zł. Także bardzo fajna sprawa, bardzo wygodne, świetne. I koszulka również zakupiona w Polsce, nie pamiętam po ile, ale jakieś 40-50 zł, nie więcej. A chcę Wam powiedzieć o przesyłce, która dzisiaj do mnie przyszła. Pierwsza klasa, bardzo proszę. I są to właśnie koszulki, które zamówiłam u Moni. Ja już Wam mówiłam, Monika Podłoga, butik Podłoga. To jest jej Instagram. No i teraz Wam chcę pokazać, dlatego że część tutaj z tych rzeczy, tutaj są dwie dla mnie koszulki. Jedna już przyszła do Karoli, to Wam pokazywałam, to była biała z ustami, czyli taka jak ja miałam czarną, to Karola wzięła sobie białą. I następne dwie to jest jedna dla Patrycji i jedna była dla Madzi. Także w takiej folii zmieściło się 5 koszulek. Czad! Także wysyłka kosztowała nas 4,55, jeżeli chodzi o teren UK. Ojej, jutro się dokopać, słuchajcie. Także przyciągnę Wam po prostu tego vloga i tyle. Zobaczymy, kiedy uda mi się po prostu zgrać pliki. Bardzo proszę, mam tutaj koszulki. I już, lecimy. Pierwsza, ja nie będę odpakowywać raczej dziewczyn koszulek, bo by sobie może tego nie życzyły. Widzę bardzo ładne wykonanie, zupełnie inne niż takie, o co ja kupiłam w Polsce. Zupełnie inne. Tutaj mam koszulkę, która wiem, że była chyba bodajże Patrycji, z takim obrazkiem, rozmiar S, mam nadzieję, że będzie na Patrycję dobra. Jest to mama z synkiem, Love by Lara. Bardzo proszę, tak one wyglądają, także zostawiam koszulkę Patrycji, w ogóle jej nie dotykam nawet. Druga koszulka to jest moja, ja wymieniłam, dlatego że ta taka But First Coffee, ja już zakupiłam ją sobie w Polsce i u Moni też ją zamówiłam. No i zapytałam się, czy mogłabym po prostu zamienić ją na inną, bo taką już mam, ale widzę, że tu zupełnie inne nadruki, zupełnie inne. Zupełnie inna jakość koszulek, także ta jest o wiele lepsza, wiadomo, także no, sama cena mówi za siebie. Te koszulki są po 13 funtów, ja już Wam mówiłam, plus później wysyłka. To jest rozmiar S i to jest moja koszulka, więc mogę ją jak najbardziej otworzyć. I też to uczynimy. Ja jeszcze mam troszeczkę czasu, muszę wyskoczyć tylko do TK Maxa po jakiś, kurde, pierwszy lepszy kabel, żeby mi pasował do mojego telefonu. Polski producent, Lara Fashion, przepis prania. larafashion.pl. Taka jest meteczka i taka jest koszuleczka. Będzie dobra na mnie na 1000%, bardzo fajny nadruk. Także na taką właśnie póki co wymieniłam. Cały czas mam wrażenie, że jest jakaś mgła, słuchajcie, tutaj w tym... Nie wiem, o co chodzi, nie mam zielonego pojęcia, ale coś mi się nie podoba, obraz. Nie jest on taki, jakbym chciała, ale no tak jest ustawione, słuchajcie. I ja nie wiem, co się porobiło. Ale mam wrażenie, że nie jest dobra jakość. Zaraz jeszcze przeczyszczę, słuchajcie, aparat. Także to jest koszulka numer 1, którą ja zamówiłam. Także mama z synkiem, tutaj jest mały prince i mama queen. Druga to jest, już widzę, to jest Madzi koszulka, ale świetna. Madzia zamówiła sobie z takim nadrukiem. Świetna, po prostu superowa, bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo. Także tą zostawiam, nie dotykam. To jest dla Madzi. Muszę Madzie poinformować. I tu jest druga dla mnie. A
Czekajcie, czyli dla Patrycji, dla Magdy i dwie dla mnie. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy, cztery. A czemu ja mówiłam pięć? Aha, bo piąta była dla Karoli i ona już przyszła. Zgadza się. Dobra, czyli teraz ta czwarta, już ją, czekajcie, otwieram, bo to jest moja. I też już widzę, że to jest ta, co też kupiłam ją w Polsce, ale zupełnie inna jakość materiału. Zupełnie. Także nawet nie wiedziałam, że tą też mam. Brawo ja. Ale widzę, że jest o wiele ładniejszy obrazek, także i tak się cieszę. No i taka. I tutaj będę miała siebie i Oli, a tam mam siebie i Gracka. Także ja będę się na pewno czaić jeszcze na, słuchajcie, następne, na inne. Ja Wam bardzo polecam, jakość materiału jest fantastyczna, rozmiar S to wydaje mi się, że to jest taki SM. Także jeżeli jesteście większe niż M, to bierzcie sobie M-kę. Jak jesteście większe niż M-ka. Dlatego, że S-ka wypada na SM i to z palcem w nosie, słuchajcie. Ona będzie na mnie jeszcze luźniutka. No, także tak się prezentuje moje zamówienie. Chciałam Wam to pokazać. Co jeszcze dzisiaj? Nie za wiele, dlatego że tak jak mówię, już jest mój pierwszy dzień do pracy. Miałam iść wczoraj, ale nie poszłam, bo po prostu odsypiałam całą podróż. Teraz się, tak jak mówię, wyszykowałam i mam problem, kurde, z telefonem, dlatego że nie mam jak zgrać absolutnie plików z telefonu na laptopa, ponieważ synek mój wziął ładowarkę tą, która jeszcze nie wiem jakim cudem działała mi i wyszukiwała mój telefon na laptopie. Także muszę właśnie iść po to, więc wiem, z jakiej firmy ona była. Jeżeli znajdę, no to byłoby super, a jak nie, to będę musiała niestety czekać, aż, słuchajcie, będzie przerwa jakaś długa, ja nie wiem jak ja to ogarnę. Nie wiem jak to ogarnę, bo na pewno w tym czasie teraz w ciągu 3 tygodni nie naprawię telefonu, ponieważ musieliby mi go zabrać na 2 tygodnie i dopiero odesłać, natomiast ja nie mogę sobie na to po prostu absolutnie pozwolić. Ładuję telefon, bo coś chodzi o ten slot do ładowania. Ładuję telefon na wireless tej ładowarce i wszystko jest gites, no ale właśnie chodzi o to, że nie mogę zrzucać po prostu plików na laptopa. I to jest ten minus, czyli nie mam jak po prostu tych vlogów, które Wam nagrywam, po prostu zrzucać na laptopa i obrabiać. I tu w Houston mamy problem. Nie wiem, jak ja to pogodzę, jak ja to załatwię, nie mam żadnego pojęcia. Oby udało mi się dorwać po prostu tą ładowarkę, która będzie pasowała do tego telefonu i wtedy będzie po problemie. Także to. Ja dzisiaj lecę do pracy, dzisiaj jestem w pracy, dzisiaj jest piątek do 22. Jutro chyba jestem całą sobotę, o ile się nie mylę, czyli chyba 8 godzin. I w niedzielę, już nie pamiętam, ale chyba normalnie. Chyba jestem normalnie 4 godziny, także tak mi się wydaje, że takie mam godziny. Sprawdzę jeszcze później, bo nie pamiętam. Czekam jeszcze właśnie na Agę, ponieważ też kupiłam jej fajeczki i czekam, aż właśnie po nie przyjedzie i muszę wyskoczyć. Zasię zresztą napiszę, że muszę wyskoczyć, więc może ona dziś jest w okolicy TK Maxa, to się wtedy spotkamy gdzieś po drodze. A póki co, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. U mnie jest jak najbardziej wszystko w porządeczku. Tęskno mi będzie za chwilę, pewnie za dziećmi. Wczoraj miałam taki moment, że się położyłam sama z kotami do łóżka. No i trochę mi brakowało, bo ogólnie synek śpi ze mną, czasami Oliwia jeszcze, a teraz niestety spałam sama, także już pierwsza noc była trochę ciężka, ale Wam powiem, że odpocznę. Wiem, że odpocznę po pracy, po prostu kąpiel i do spania, także damy radę, 3 tygodnie się stęsknię, to przynajmniej później wiecie, taka tęsknota dobrze wszystkim robi. Ja spadam, życzę Wam przyjemnego popołudnia, nie wiem, może przyjdę do Was z live'em, ale to muszę mieć dzień wolny i muszę, wiecie, nie być jakaś taka zmęczona, żeby nie przekazywać Wam złej energii, tylko i wyłącznie pozytywną i tylko dobrą. Trzymajcie się cieplutko, Karolcie jeszcze raz wszystkiego najlepszego, jeżeli ktoś ma jeszcze urodziny, to oczywiście dołączam się również do życzeń i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. I co? I odzywam się niebawem. I dzień dobry, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie w dzień tygodnia, sobotę. To jest 6 chyba? Tak, wczoraj były Karolci urodziny, czyli 6. Jezus, jak ten czas leci, słuchajcie, 6 lipca. Już bym chciała powiedzieć sierpnia. Sierpnia to już będę wracać, słuchajcie, z holidaya. Właśnie założyłam na siebie koszulkę. Wygląda ona tak, to jest rozmiar S i jest ona, czekajcie, gdzieś włos. I jest ona właśnie zamówiona od Moni. Oczywiście Monika Ukośnik, czyli ta tak zwana podłoga, butik podłoga na Instagramie. Ja Was serdecznie odsyłam, zachęcam. Pokazuję Wam właśnie z bliska, jak wygląda ten nadruk. On jest taki, nie wiem jaki,
przytegowywany na ciepło chyba, słuchajcie, bo to nie jest naklejka. Także koszulka prezentuje się superaśno, nie wiem, czy takie słowo jest. Ja, moja stylizacja jest dzisiaj taka bardzo fajna, bardzo się w niej fajnie czuję. Spodnie zakupiłam, słuchajcie, w Polsce, w Chińczyku. Bardzo fajne, bardzo elastyczne. Tylko jak widzicie, one są z wysokim stanem, czego nie lubię, ale w tym przypadku są tak elastyczne, tak mięciutkie. Ten jeans jest tak fajny, że jakoś to znoszę. No i buty, które zakupiłam również w Polsce, w CCC. Ta-da! Takie trampole. Bardzo, bardzo wygodne. No, także tak wygląda moja stylizacja i ja popitałam, słuchajcie, muszę iść właśnie do Krzysia, muszę też iść za kablem. Najpierw chyba pójdę za kablem, bo to jest w drugą stronę. Mam nadzieję, że dziś ten kabel dostanę. Pójdę do Tesco chyba, bo tam je, tak mi się wydaje, że widziałam. I chyba spod Tesco dopiero pojadę właśnie do Krzysia. Może jak zdążę, to jeszcze jakoś do Patrycji, chociaż z Patrycją to może się jakoś inaczej umówię. Chociaż do Patrycji idę w środę, ale to w środę to jeszcze czas. Dobra, zobaczymy, jakoś to ogarnę, bo mam dla niej właśnie koszulkę, bo też sobie zamówiła. Także mega się cieszę z tych koszulek, ja Wam je bardzo gorąco polecam, jakość ich jest po prostu pierwsza klasa. No i co? I życzę Wam przemiłego dnia i spadam załatwiać swoje sprawy. Dzień doberek! Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z Wami, słuchajcie, 9 lipca. To jest dzień tygodnia, wtorek. To jest mój pierwszy dzień wolny, jaki teraz pamiętam, słuchajcie. Ja właśnie jestem wczoraj po kąpieli, więc widzicie, jakie mam włosy, ale dzisiaj chyba tylko robię kitkę, dlatego że niestety pada deszcz. Ja dzisiaj mam wolne, tak jak mówię, i spotykam się z Madziulą. Mam też taki cichy plan, żeby właśnie coś jej kupić na urodzinki. Tak chociaż skromnie. Madzia co prawda ma 17, no ale my się tak jakby miniemy, ja będę w Polsce, później Madzia będzie też w Polsce. Nie wiem też, jak się teraz zobaczymy. Jeszcze przed moim wyjazdem być może się uda, ale jeżeli nie, to dlatego dziś chcę właśnie już jej dać jakiś prezencik. Także na pewno pójdziemy do Kiko, ponieważ na pewno chcę jej kupić pomadkę z Kiko. I co się jeszcze dokupimy? Może jakąś bombę do kąpieli? Jeszcze nie wiem. Także jadę dzisiaj do Madziuli, słuchajcie, się spotkać na lampeczkę winka. Więc nie będę teraz nic jadła, nic nie będę piła, wodę wezmę sobie do podróży. Idę się po prostu, słuchajcie, szykować. Jest godzina 9:51. Muzyczka u mnie już gra od samego rana. Będę musiała też zmienić sobie case'a, dlatego że odkleiła mi się ta rączka, słuchajcie. Znaczy to, gdzie trzymacie telefon, więc będę musiała właśnie sobie przykleić ten, o którym Wam ostatnio mówiłam, czyli któryś z tych. O, któryś z tych właśnie. Także jeszcze nie wiem, który. Ja zobaczę, jaką ja mam obudowę tą. Może zmienię obudowę, to się jeszcze okaże. I co? Zastosujemy sobie za chwilę pielęgnację. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to znowu właśnie będę używała to. Czyli to są te La Prairie. Tak się pisze, ale czyta się pewnie zupełnie inaczej. Nie maluję się, bo tak jak mówię, po pierwsze pada, a po drugie i tak będę ciągle w biegu, więc po drugie jadę tylko do Madzi, więc nie muszę wyglądać rewelacyjnie. Także pielęgnacja szybka, włosy związuję. Muszę jeszcze tylko nabalsamować, chociaż w sumie mam, powiem Wam, że bardzo nawilżone ciało po wczorajszym bombie. Poleżałam troszeczkę w wannie z bombą, a ta bomba musiała być chyba nawilżająca, była ona w ogóle, bo to była taka lekko tustawa, więc fajnie, bo ja lubię takie bomby, które właśnie nie są tylko fizujące, ale właśnie są z jakimiś olejkami, więc uwielbiam i czuję, że mam nawilżone ciało, ale myślę, że jeszcze sobie spryskamy tak ociupinkę tym daw i co? I to, i będę się zbierać i pokażę Wam już, jak się wyszykuję cała. Życzę Wam przemiłego dnia i mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. No i okidoki, ja już jestem, słuchajcie, gotowa. Zapomniałam, że nagrywam Wam na Insta, a nie pokazałam Wam tutaj. Także moja stylizacja jest taka... Ej, właśnie, dupa Jasiu, o, taka na czarno, czarno to dzisiaj widzę, ale musiałam być na czarno, bo słuchajcie, po prostu jest deszcz, zresztą za chwilę Wam to pokażę, więc nie będę się stroić, sztuftować w jakieś nie wiadomo jakie kolory, włosy mam w ogóle tragedię, ale to nic, jeżeli chodzi o makijaż, to mam dosłownie pielęgnację, na pielęgnacji, uwierzcie mi, mam tylko delikatnie właśnie rozświetlenie, tylko z paletki Roxy, bo je uwielbiam, na ustach mam Belle, hypoallergenic czy allergenic, jakąś moisturizer, coś tam, taką w kredce, to jest chyba jakieś marceliny, tej, dobra, nieważne, jakieś tam dziewczyny.
I co? I na to mam położony Lip Perfector z Clarins. Mam niebieską kredkę tylko na linii wodnej dolnej z NYXa. I to wszystko. Tak, i to wszystko. I tylko leciutko jeszcze pomadą z Benefit poprawiam sobie brwi, które nie dziwię się, jak mi ściekną. No, a stylizacja jest bardzo na sportowo, także dzisiaj jestem na czarno, ale naprawdę uwierzcie mi, że w taką pogodę nie chce mi się po prostu moczyć moich kolorowych rzeczy. I tylko dlatego jestem na czarno. Także ja spadam, życzę Wam przyjemnego dnia, będę Wam pokazywać coś, będę chciała coś zakupić Madzi, na pewno pomadkę z Kiko chcę, o jeszcze czuję, że mam jeszcze do obcięcia. Słyszycie? No, muszę jeszcze obciąć sobie metkę, słuchajcie, w spodniach nowych, bo nie cierpię. I co? I będę chciała kupić Madziuli, słuchajcie, właśnie pomadkę tą z Kiko, którą ona u mnie podpatrzyła i która jej się bardzo podoba właśnie, ta 501. Coś może do kąpieli, jakąś bombę. O, widzicie moje tła? Wszystkie 3-4. No, także ja się zbieram i odzywam się do Was niebawem. No i okidoki, słuchajcie, nagła zmiana planu. Uwielbiam to. Czerwoną kurtkę założyłam. A co? Przywołano sobie trochę słońce, nie? Trochę nie będzie kolorowo, było za czarno. Za czarno, zdecydowanie, patrzcie moje włosy. Tragedia. Dobra, niestety potrzebuję dwóch rąk do tego, aby otworzyć te zajebiste drzwi. Także pokażę Wam za chwilę tą piękną, słoneczną pogodę. No i okidoki, słuchajcie, jestem w pierwszym sklepie i muszę Wam pokazać, zobaczcie, jakie są piękności. I się tak zastanawiam właśnie, żeby wziąć Madziuli bombę. I się zastanawiam tylko, którą, bo wszystkie są takie fajne. Ciężko się zdecydować, ale po prostu to jest królestwo, królestwo, królestwo. Ta jest też ładna. I nawet fajnie pachnie. Aczkolwiek chyba bym wolała dla niej jakąś różową. Nie wiem, mam teraz dylematy. Może ta? Taka z serduszkiem? Czekajcie, przeczytajmy. To jest pick your own. Nie wiem, może tą? Tutaj jeszcze jest takie coś. Tutaj jeszcze mamy świeczuszki po 8 poundów. One są też bardzo fajne. I to jest taka kawowa. Też fajne, fajna opcja na prezent. Tak, tak wygląda sklepik, słuchajcie, z bombami i z mydełkami. Z Bomb Cosmetics. Tu jeszcze jakieś zestawy. Mydła, bardzo fajne mydła, natomiast ja nie lubię używać mydeł. I z tego pamiętam, też miałam kiedyś coś. Tu jest masło do ciała. O, masło do ciała też jest fajne. 8 poundów, raspberry. Kurczę. Może takie masło bym mi wzięła? Albo bombę i pomadkę, nie wiem. Zgubić idzie. Wszystko jest piękne. I mamy też, zobaczcie. I mamy tutaj takie, o. Świeczuszki, o, mamy właśnie też te. No, powiedzcie mi, co to jest? Woski. Woski z Yankee Candle. Ta-da. I małe świeczuszki. I teraz już w ogóle, te są też fajne. Te są też duże, fajne. Tą właśnie miałam, jest bardzo fajna. Bardzo taka wiosenna. Hello! Hi! No, także takie coś. I co? I bierzemy bombę i się zastanawiam, czy jeszcze wziąć jakiś wosk właśnie. Tylko nie wiem, czy Madziula ma, kurczę, kominek. Nie wiem, czy ona ma kominek. Powinna chyba mieć, ale nie jestem pewna. Tu, 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 tu. Nie wiem. O, tu jeszcze mamy te. Też do kominka to jest. O, pamiętam, że z tego miałam różowe jakieś. I to pachniało jak Angel. Jak znajdę lawenda, to nie, to też nie. Kurczę, wiem, że było różowe. Ale nie widzę. To jest Sherry, Citronella White Musk. Czekajcie. Też ładne. Nie wiem, może ktoś by mnie wybrała. Vanilla, Rose Musk, Lilian. Kurczę, ciężki wybór. Nie wiem, jak się tam to nazywało. Nie pamiętam, ale na pewno to nie jest to. Patchouli. Nie, patchouli jej się nie spodoba. To też jej się nie spodoba. To sprawdźmy. To jest nawet ładne. No ale postaram się wybrać takie, które ja... O nie, to w ogóle wali strasznie. Czekajcie.
Sherry Groove, kurde, może Sherry? To też jest ładne, jak pranie trochę. Trochę jak pranie, to kokos. O, kokos będzie chyba najładniejszy i najbezpieczniejszy. Wanilia też ładna, a to jeszcze jedno? Nie, to nie. Czyli chyba kokos je wezmę. Madzia, szkoda, że nie możesz mi doradzić. A to? Raspberry też ładne. Ale Madzia lubi chyba kokos. I wydaje mi się, że chyba powinno jej się spodobać. Zresztą jest takie najdelikatniejsze. To jest tylko i tak do kominka. Dobra, bierzemy kokos. No i dobra, kochani, zgodnie z obietnicą, żeby się nie wyrypać, właśnie wychodzę, jestem już, kupiłam prezencik. Pokażę wam najpierw tutaj ładny widoczek, a tutaj już mniej ładny. Zobaczcie, jak pada deszcz. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, z której strony wam pokazać. No, w każdym razie bardzo pada, ale koto by się tym przejmował. Koto by się tym przejmował. O, dostawa w Humbergansie. Idę, miałam kupić jakieś winko, kurczę, ale nie wiem, czy będę dźwigać. Tym bardziej, że jeszcze muszę iść na Princess do Kiko, także nie wiem, czy zakupię jakieś winko teraz tutaj. Chyba nie bardzo. No bo będę musiała to dźwigać, to tak nie na rękę mnie. Ale lecę teraz, jeszcze wezmę sobie tylko jakiegoś Red Bullika małego i lecę na jakiś pociąg. Mam nadzieję, że niedługo jakiś mam. No, później do Kiko, na Princess i tak naprawdę może się do Ann Summers zajdę po coś. Kupiłam Madziuli właśnie bombę i te takie granulki do kominka. Bardzo fajna sprawa. Patrzcie, jak pada. No i hej, hej, robaczki. Ja już jestem właśnie w Edynburgu i miałam szybko nie wyciągać kamery, dlatego że zobaczcie, jaka jest pogoda. Miałam się nie śpieszyć z kamerką, ale musiałam wam to pokazać. Patrzcie, jak to jest pięknie. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Nie wiem, o co chodzi i nie wiem, co tu będzie, ale wygląda to naprawdę zaczepiście. Super ekstra, bardzo mi się podoba. Oczywiście standardowo masa ludzi. Ale pięknie, festiwal jakiś Village. Patrzcie, jakie ładne. Szkoda, że jeszcze tak trochę ciemno tutaj jest w tej kamerce, ale wygląda to pięknie. A ja co? A ja właśnie z torbą, kurde, dźwigam. Dźwigam torbę, idę w krótkim rękawku, w ogóle jest zajebiście. W taką pogodę, po prostu powaliło mnie dzisiaj, cicho. Nie chcę, żeby mnie coś rozjechało. Zobaczcie, ile jest ludzi. Jakaś masakra. Dobra, rozjechałoby mnie auto, ale to nic. Ja muszę dojść do dwóch miejsc. Muszę dojść do Kiko i muszę dojść, słuchajcie, do gdzie? Kiko i do Ann Summers. To są takie moje dwa cele. I będę musiała niestety, ale kończyć nagrywanie. Po pierwsze wieje wiatr i możecie niewiele słyszeć. A po drugie wrzyna mi się torba w rękę. No, także ja kończę nagrywanie. Ale musiałam wam pokazać tamto miejsce, bo wygląda przecudnie. No, a ja idę. Tędą. Ale fajnie jest mieć dzień wolny. Uwielbiam Edynburg, po prostu uwielbiam. Nie wiem, uwielbiam. No, jak sami widzicie, pogoda naprawdę nie rozpieszcza, a ludzi po prostu tłum. I dobrze, że się nie umalowałam, bo długo z tym makijażem bym na pewno nie wytrzymała. Dobra, chowam aparat. I odzywam się do was później! No i okidoki, nie byłabym oczywiście sobą, gdybym nie włączyła kamery, słuchajcie, w Super Jagu. Mamy właśnie nowości. Kurde, boję się o ten ring wam powiem. Kurde, on jest taki chwiejny, ale są właśnie te dwie paletki, o których wam mówiłam. I właśnie chyba ta mi się nawet podobała. Za chwilę ją sobie sprawdzę. I spróbuję wam pokazać tester. Czekajcie. Czekajcie, tak ona wygląda. No wygląda ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Fajne kolory, takie totalnie moje. Czekajcie, teraz to jest pierwsza. Druga jest chyba taka trochę bardziej szalona. No moment, to spróbuję jedną ręką. Tak, ta jest taka bardzo kolorowa. To już nie są moje barwy. I uno momento. I ta chyba jest taka najbardziej nudziakowa. Najbardziej neutralna chyba. Tak. Ale dużo jest takich perłowych, także to na pewno nie dla mnie. Ale fajna. Jeżeli chodzi o cenę, macie 10 funtów.
No i oczywiście paletki Roxy. Tada! Mamy Roxy. I wszystkie trzy wam polecam. Zaraz zobaczymy, które się najlepiej sprzedają. No oczywiście, że paletka z rozświetlaczami i do konturowania. Potem druga w kolejności jest ta paleta. Color Burst. O, to jestem w szoku, bo to jest ta kolorowa, także dziwię się, że nie ta. Więc to. I co jeszcze mamy tutaj z nowości? Czekajcie, te. Aha, i tutaj coś takiego jeszcze mamy. Mamy jakieś takie, ja nie wiem, mamy jakieś takie brokatowe, to niekoniecznie dla mnie. I tu jeszcze taka jakaś Crown of My Life. Ale to też nie dla mnie. No i się zastanawiam, czy wziąć sobie, kurde, tą tygrysią, czy nie. Ładnie ona wygląda. A czekajcie, jeszcze raz się jej przyjrzyjmy. Uno momento, jeszcze raz. Czekajcie, bo jedną ręką muszę sobie pozwolić, żeby to otworzyć. A to naprawdę nie jest proste. Teraz sobie złamię pazury. Okej, tak ona wygląda. Sprawdźmy sobie jakiś jeden. No, ładny jest. Dalej, pomarańcz. Też jest bardzo ładny. No i też jest ładny. No ładne są. Przecież są chusteczką mokrą. No i nie wiem. Ale bardzo ładna. No dużo tutaj kolorków podobnych w sumie ze wszystkimi, które jakby mam. Dobra, ja może nie będę brała, ale polecam wam tą paletkę, bo naprawdę ma fajne kolory. Bardzo fajnie wygląda. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? To już wam pokazywałam. To tutaj też już pokazywałam. Ale zdecydowanie polecam wam te paletki. I co jeszcze? Nic jeszcze. I chyba to się. I jestem cała przemoczona, słuchajcie, od deszczu. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale cała jestem kurczę mokra. Dobra. Ja zaraz będę spadać. Patrzcie, jak pada.